Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, Jaj poszedł do toalety, a ja rozpoczynam zjazdy od maczety. Proszę bardzo, jadymy. Jadymy. Co tutaj mamy za trudność? Tu mamy... Ze złej strony pojechałem ogólnie, dobra. Co ty gadasz? To będzie dosyć ciężkie. To będzie dosyć problematic. O, ale zrobiłem to dosyć fajnie. Można to ogarnąć tak, żeby szybciej chyba przejechać. Także próbujemy. Wracam! Dzień dobry, to ja, Liaj Pyle, the best trackmania ever, forever, together. Co się kurwa dzieje tu? Wiesz, jaki jest plus bezprzewodowych słuchawek? Taki, że jak ktoś na przykład, ja se idę, to ja słyszę, co ty mówisz. Jakbyś mnie obgadywał, rozumiesz, to ja se wszystko wiem normalnie. Ja wiem. Ja się domyśliłem właśnie, że mam bezprzewodowe, to się powstrzymałem, żeby ci tutaj... To jest antypogaduszkowe normalnie słuchawki. Antypogaduszkowe słuchawki. A Purpos też ma takie, a właśnie antypogaduszkowe. Nie no. 24 na razie, nie daj gorzej, także jakoś tam... A ja sobie tak pomyślałem, że jak ty tak se sikasz, nie? I tak no. Już nagle siedzisz i nagle takie w słuchawkach, o ja pierdolę, nie? Jak ty w ogóle musisz reagować wtedy? Znaczy, to jeszcze nie jest złe. Najgorzej jest na live'ach, jak ci nagle, kuwa, nie wiem, jaki albo sponsor, albo co wleci i wiesz i... To jest dopiero. Siedzisz i nagle plum się robi takie szybsze, tak? No, kurde, powiem ci, ciśnienie wzrasta. Ciśnienie wzrasta. Poprawiłem troszkę. Włączę sobie człowieków, zobaczę, jak oni tutaj przejeżdżają, bo oni tutaj mają jakieś fajne sposoby. To mi się podoba, bo przynajmniej tą mapę prawie za każdym razem przejeżdżam, więc to mi się bardzo podoba. Aha, czyli oni tam hamują jeszcze, skubaniutcy. Oni tam drifty robią, rozumiesz? Oj, pogorszyłem teraz, kurczę. Bij dobrze. Dużo czasu. Damy radę. A, wiem, co źle zrobiłem. Tu nie powinienem w ogóle skręcać na początku. Ja pod tą górkę, kuwa, niepotrzebnie, żebym skręcał i traciłem rozpęd. I tutaj się jedzie z prawej strony. Delikatnie później przedriftowuję właśnie na tym podjeździe. Tak, tylko chodzi, że ja robiłem na tym podjeździe pierwszym właśnie, skręcałem od razu trochę do prawej i przez to po prostu trochę traciłem rozpędu, wiesz? Znaczy, niektórzy tutaj widzę, że skręcają dlatego, żeby w ogóle koła się nie odczepiały, nie? Od nawierzchni. Może. To właśnie dlatego to robią, nie? Żeby cały czas były koła przy nawierzchni, bo wtedy tak naprawdę to najlepszy napęd masz, ale... No nie, ja aż takim specem trackmaniów nie jestem. Kurwa, jak... Aj, tak dobrze leciałem, kurczę. Już poprawiałem o 2 sekundy i dupa. Jak to zrobić? Ty, no ja nie potrafię tego poprawić normalnie, oni jacyś dobrze są, nie? No, ale nie wiem, co oni tam robią, bo to na tym speedzie tylko tam nie mogę poprawić, bo tu sobie poprawiam, tylko... No bo tam właśnie to jest ten moment, gdzie się poprawia, tak? Gdzie się robi... A, dobra, ja wiem, oni się uderzają od bandy i oni sobie delikatnie driftują i wtedy wjeżdżają ten drugi przyśpiew... Dobra, może się uda jeszcze. O, właśnie! Piąty czas! Ożem pojechał teraz, kurwa! I dupa, tak ładnie leciałem. A, mi wyszło na koniec. 25. Zobaczmy, które ty miejsce. 20. Możesz być bezpieczny, wiesz, jakby. O, znowu ta sama mapa. Znowu, no, ktoś... Okej. Okay. Ktoś zrestartował. To jest szansa, żeby skopać Hunterowi dupę! Pej! Przełączę na szybko. O, dobra. Cym. Siódme miejsce! Aha, bo dojechałem jako jeden z pierwszych. Łehehehe. Teraz już 9 masz. O nie. Będzie tylko gorzej. Nie no, może aż tak źle to nie będzie. Poprawiłem. 12. No i teraz 13. Spokojnie, wyrobisz się. No.
Nie no, wiesz co, jakby w poprzednim odcinku mnie trochę pęcherz ścisnął i tak leciałem na siłę i ciężko się wtedy, kuwa, skupić na tych zakrętach, wiesz, a tak... Ja rozumiem. A jak już wolny pęcherz jest, to panie kochany! To od razu mniej jest na pace, to można szybciej jeździć, nie? Dokładnie. No. jak ja z pół litra żem wylał normalnie. Boże, takie marnotrawstwo, pół litra wylać, słyszycie to? Nie! Ten drift po tym sprincie tak mi nie wszedł brzydko. Wiesz co musisz zrobić? Musisz uderzyć, jak masz tego sprinta, uderzasz tak jakby w bandę na początku. Tak, ja tak robię. Aha, dobra. A nie, sorry, wcześniej mam uderzyć w bandę, jak jest ten. Przed tym czerwonym, potem driftujesz i wjeżdżasz ładnie na tego, nie? Ogarniam. I wtedy cię właśnie wyrzuca w pięknym stylu. No, troszkę, tylko że zlamił, ale wiem o co chodzi. To jest do zrobienia. Oczywiście, że to do zrobienia jest, panie. Ajajaj, źle. Wybiło mnie jakoś dziwnie. Poprawiony. Dawaj, stać cię na więcej, liaj. Pokaż, na co cię stać, hej! Ale nie jeden raz, nie ma, nie wiem. Kurwa, mać. Tak do piosenki akurat. No było tak dobrze. No prawie wyszło. Jak oni tam było? 11, pewnie niecałe 12 sekund. Pierdzielone, kurde. No mówię ci, to uderzamy po prostu od tej bandy, nie? No to ja tak robię, tylko że ja uderzam inaczej i wiesz. Nieważne. Ja uderzyłem w każdą bandę, jaką tylko mogłem, także ja se w pinballa generalnie grałem, nie? Twoją formułą. Hy! No, że... Jakiś inny nic nie podpierdolił auto. Co ty gadasz? Kuwa, za czasów wojny mnie starczyło? On mi podpierdolił moje gejowskie auto. Jakim prawem, przepraszam, kurwa mać? Może ma takie same upodobania, no. Zaraz mu wjadę od tyłu, zobaczymy czy... O, ja! A, o nie. No ja wjadę. Ja mu nie dam wjechać, nie. Dobra, mam czas jeszcze na dwa przejazdy, jak dobrze pójdzie. Robimy to, kurwa! Robimy to! Tak, poprawiłem! 16, jej! Też poprawiłem, 6. O, ty! Ach. Ale to już naprawdę różnice takie... To takie, no. Jakbym dobrze zrobił te zakręty, to by dobrze było, no. O, nie, to nie będzie dobre. No, mnie też równo 12 sekund. Ale ja się cieszę, że 16, no. To jest, panie, tam różnica sekundy. Ale zobacz, ile ty osób pobiłeś, 16. Ostatni, który przed 20, 11 osób pobiłeś, 250 punktów dostałeś. No i także no, wynik no, bardzo ładny. Bardzo dobrze. To teraz zadamy jeszcze trzecią rundę. Dewej, normalnie jestem gotowy. Dewej, normalnie. Bardzo fajnie poszło. Tyle wody, żebym dzisiaj wypił, że normalnie mnie to chwilę do toalety goni normalnie, ale je, wycie mam do końca. Wycie mam. Tu się w ogóle skąd się rusza, bo tu start jest jakoś na dole. Nie wiem, mi się jeszcze mapa wczytuje, więc jakoś tak, nie całą widziałem tylko jakąś część mapy. Bo trzeba było pojechać w prawo, wiesz? Bo ona tak źle ustawiona, bo ona nie była ustawiona na środku. Bo tam z strzałkami, jak jest właśnie taki ekran jakby ładowania, to sobie możesz jeździć i mapę, po mapie szukać. Okej. Nitro nabustowałeś, rozumiem, tak? Na trawę, żebym się wyrąbał. O, to chyba nie wiem za bardzo, jak tu jechać. Cześć, oni jadą w lewo tutaj, więc ja pojadę w lewo. Widzisz, nie w tą stronę, żebym kurde checkpointa chyba pierdyknął. No nie, najpierw w tą stronę. Najpierw jest w lewo, potem tu jest zakręt, tu jest checkpoint. Za checkpointem do góry. Tak, czyli najpierw się jedzie w lewo. Tu jeszcze jeden zakręt na full speedzie, tu lekki drift. I tu. Dobra, to już wiem. Ojeju. To będzie ciężko. Spoko. Na chillku.
Jeden drift tutaj tylko jest. Jeden drift, jak się jedzie pod górkę już prawie, że na samą metę. Dobra. Naprawdę. Tutaj delikatnie tylko gazu odpuścić. No dużo jest takiego właśnie typowo speeda, tak, tylko człowiek się boi po prostu czasami. Na tylko dajesz z tego, dajesz drifta i wjeżdżasz elegancko, jak dzik w paśnik. Źle skręciłem. A w ogóle dziewiąte miejsce, a nie ósme miejsce, na prawej stronie ma gościu, który ma nick spocony wioślarz. No bo on kurwa ma w tej formule wiosła se doczepił i szybciej jedzie. Kurde, jechałem na drugie miejsce, ale ostatecznie siódme. Ale może uda mi się te 13 sekund zrobić. To jest do zrobienia. Ale oj nie tak. No to nie tak. Osiemnaste, dobra, coraz bliżej. Dobrze, jadymy. Jeszcze gdzie niegdzie odpuszczam trochę gazu, bo się boję, że nie wyrobię, nie? I tak mam takie... Nie bój się! Na pełny, kurwa! Kurwa! Dobra, nie za bardzo, to mi nie pykło. O, wiesz, to trzeba jebać i się nie bać. Kurczaki pieczone, normalnie z rożna podane. Bym sobie pierdzielił, no. A co dzisiaj miałeś na obiadek? Jeszcze nie jadłem obiadu. A obiadku jeszcze nie jadłeś, faktycznie. Ja mam ostatnio, ja mam tak, że ja... To nie jest, że ja mam tam, wiesz, śniadanie, obiad, kolację, tylko ja mam po prostu posiłek, nie? Który se zjem rano, po południu, wieczorem. A ty ile ogólnie teraz posiłków jesz? Dwa? No, 2,5 tysiąca gdzieś kalorii se wleci, normalnie rozumiesz i zadowolony. I takie dwa potężne, syte takie posiłki i ty jest zadowolony no, ze cały dzionek. Jestem nasycony i mam dużo energii, kuwa, także polecam. I czasu ile zaoszczędzisz? No to tak, to zdecydowanie, no. Bo robić co chwilę posiłki, to ja dziękuję. No to tak, to pamiętam. Ajajajajaj. Jeszcze miałem ten czas w tamtym roku, w styczniu. Jak mówię, no. Dobra, będę sobie gotował posiłki, wiesz, będę kurwa taki, wiesz, poker, nie? Kurwa, jak mi ten gość dopierdolił 6 posiłków serów. Mówię, kurwa, kiedy? To ładnie. Na początku nie mogę robiłem, poprawić, ale no. Potem mówię, kurwa, przecież ja tego nie mam kurwa siły, żeby jeść, no. Co chwilę żyryć tylko. A powiedziałem pierdolę, jem sobie teraz 3 posiłeczki, normalnie, elegancko. Chociaż też powiem ci, że nad tą ketą się zastanawiam bardzo mocno. Kuźwa, ile ja to mam tego czasu? 14. Równe 14. Masz 13 sekund. 23 miejsce i... 600 tak... sekund mi zabrakło, 600 milisekund zabrakło. Ale było i tak bardzo w porządku. Także mordy, mordeczki, mordunie, zapraszam was do LJ'a, bo u LJ'a będzie kolejny odcinek. Kompletnie inny niż ten, który tutaj widzieliście i wczoraj i dzisiaj. Serdeczne arigato, kace was widzowie, jesteście najsuper i gnoje zajebane też są. Teraz tylko trzymajcie się, endio. Hej, hej!